Jan Paweł II. Nie żyje się, nie kocha i nie umiera na próbę. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje. Szczęście osiąga się przez ofiarę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość, a powiem ci, kim jesteś. Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto daje. Miłość jest potężniejsza niż śmierć. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Nie bój się, nie lękaj, wypłyń na głębie. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje. Ludzi można spostrzec, zamykając oczy. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Chociaż nie znamy przyszłości i nikt nie jest w stanie ustalić, w jakim kierunku podążą dzieje ludzkości, ani jak potoczy się życie poszczególnych narodów, wiemy, że przyszłość leży w rękach wszechmocnego Boga, który kieruje losami ludzkości, widzi je w perspektywie zgoła innej, aniżeli nasza. Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić. Cechą wyróżniającą chrześcijańską radość jest to, że może ona współistnieć z cierpieniem, całkowicie bowiem opiera się na miłości. Młodych pociągają wymagania i wysokie ideały. Do ciebie, o Chryste, nasze życie i nasz przewodniku, niech się zwróci każdy, kogo dręczy pokusa zniechęcenia i rozpaczy, aby usłyszeć przesłanie nadziei, która nie zawodzi. Człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoją zaś pracę pojmuje także jako pomnożenie dobra wspólnego wypracowywanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludzi żyjących na świecie.
Nie należy zapominać, że także rozum potrzebuje oprzeć się w swoich poszukiwaniach na ufnym dialogu i szczerej przyjaźni. Klimat podejrzliwości i nieufności towarzyszący czasem poszukiwaniom spekulatywnym jest niezgodny z nauczaniem starożytnych filozofów, według których przyjaźń to jedna z relacji najbardziej sprzyjających zdrowej refleksji filozoficznej. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Zło jest zawsze brakiem jakiegoś dobra, które w danym bycie powinno się znajdować. Jest niedostatkiem. Nigdy nie jest całkowitą nieobecnością dobra. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być. I chce mieć więcej nie po to, aby bardziej żyć, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności. Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Nasz optymizm opiera się przede wszystkim na przekonaniu, że towarzyszy nam nieustanna pomoc Boża, której nigdy nie zabraknie temu, kto pokornie i z ufnością o nią prosi. Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze. Jak słusznie uczy święty Tomasz, wiedza wlana, będąca owocem specjalnego działania Ducha Świętego, nie uwalnia od obowiązku starania się o wiedzę nabytą. Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Jeśli ktoś lub coś każe ci sądzić, że jesteś już u kresu, nie wierz w to. Jeśli znasz odwieczną miłość, która cię stworzyła, to wiesz także, że w twoim wnętrzu mieszka dusza nieśmiertelna. Różne są w życiu pory roku. Jeśli czujesz akurat, że zbliża się zima, chciałbym, abyś wiedział, że nie jest to pora ostatnia, bo ostatnią porą twego życia będzie wiosna, wiosna zmartwychwstania. Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej niż jego granice ziemskie. Czeka cię niebo. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Nie potrafi przebaczać innym, kto sam nie zaznał przebaczenia. Słowa mają moc.
subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Mahatma Gandhi czy Dalai Lama?